Panie burmistrzu, od poniedziałku mieszkańcy miasta mogą podpisywać się pod listą, która będzie skierowana do Generalnej Dyrekcji Inwestora Obwodnicy Miasta Łowicza. Ratusz zwraca uwagę na interes miasta w tym względzie, że obwodnica Łowicza to nie jest obwodnica Arkadii, czyli powinna przebiegać wokół miasta, a nie wybiegać daleko poza. Proszę powiedzieć kilka słów, co miasto będzie chciało w najbliższym czasie robić jeszcze dodatkowo, ile tych podpisów już jest, jak ta sytuacja w ogóle w ocenie miasta wygląda? W 2019 roku po protestach mieszkańców na ulicy Bolimowskiej i Warszawskiej przeciwko wjeżdżaniu tirów na tę ulicę występowaliśmy do Generalnej Dyrekcji i ostatecznie Generalna Dyrekcja wpisała Łowicz na listę 100 obwodnic Polski do realizacji do 2030 roku. Bardzo się z tego cieszyliśmy, że nie jest to tylko obwodnica dwukilometrowa od drogi krajowej 70 do 92. Było kilka wariantów i właściwie cały czas optowaliśmy za tym wariantem, który podtrzymujemy swoją opinię, A1, ale ni stąd, ni zowąd pojawiła się obwodnica B1, ta wokół Arkadii. To jest kradzież. Nie boję się tego słowa, odpowiadam za nie, obwodnicy Łowicza. I nie zgadzamy się z tym. I najlepszym wariantem miasta jest obwodnica A1. To jest obwodnica od 92 na północy przy Popowie przez 70 i do 14 w okolicach Jamna. Zrobiliśmy wszystko już tutaj, co miasto mogło zrobić. Wtłoczyliśmy ją w granice miasta. Z Popowa i Zielkowic, żeby nie było protestów mieszkańców. I biorę za to odpowiedzialność, za rozmowy z mieszkańcami. I jest to ogromna szansa dla miasta. Również cieszymy się, że firma IWIA, która pracuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Łódzkiej, zaprojektowała rondo do naszej miejskiej, łowickiej planowanej inwestycji od Ronda Niepodległości za SIB-em do tej obwodnicy. To jest droga 200 km, którą miasto wyprowadzi ciężki sprzęt, tiry, przede wszystkim z Agrosu. Ja rozmawiałem w tej sprawie i z panią prezes mleczarni, z wiceprezesem o tym, że w Poznańsku będą wprowadzone ciężkie samochody, z dyrektorem i prezesem Agrosnowa. Poprosiłem z panem Jackiem Urbankiem z firmy Bracia Urbanek o wsparcie tej naszej tutaj inicjatywy. Też zbierają podpisy dla miasta. Na razie jest ich, może jeszcze mało zbieramy cały czas i będziemy zbierać.